Grzegorzu, jesteśmy na uroczystym wernisażu Pana najnowszej wystawy pod nazwą Głód. Proszę powiedzieć, co to jest za wystawa, a przede wszystkim, dlaczego akurat jest taki, a nie inny temat przewodni? Może się to wyda niespodzianką, ale przyczyna była dość prozaiczna. Propozycję do wystawy dostałem dosłownie 3-4 tygodnie temu i musiałem ocenić, czy w ogóle jestem w stanie ją zrobić. Zobaczyłem, co mam, co stoi w magazynie i zagwozdka. Jak to wszystko połączyć? Te obrazy są bardzo różne, z bardzo różnych okresów. 2 lata temu było 40-lecie, więc miałem tych obrazów, że tak powiem, pod dostatkiem. I właściwie tytuł Głód zrodził się, choć brzmi to bardzo konkretnie, głód. Okazało się, że to jest słowo bardzo uniwersalne. W pierwszym odruchu rozumiemy to słowo dosłownie, każdy zna to pojęcie, ale przecież ono się przykleja do bardzo wielu innych zjawisk. Mówi się głód nauki, głód sztuki, głód metafizyczny, głód władzy, głód przeżyć, adrenaliny. Ten głód się przykleja do ogromnej sfery naszego życia, do bardzo wielu jego przejawów. Teraz podejdźmy do tego jakby odwrotnie. Znaczy, tu chciałbym zakończyć, głód jest jakimś motorem. Natomiast proszę sobie wyobrazić człowieka sytego. Co mu się chce? Niczego się nie chce. No i jedynie chyba, że odpoczywać. No ma wszystko i właściwie leży i w sensie fizycznym trawi. Niezdolny do większego wysiłku. Mało tego do wysiłku umysłowego i tak dalej. Nie przypadkiem mówi się, że artysta powinien być głodny i pochwalony i wtedy dobrze pracuje. Pomijając przesadę tego stwierdzenia, rzeczywiście daleko efektywniej pracuje się, nie będąc sytym przynajmniej. Głód, jak się go głębiej próbuje analizować, jest twórczy. Potrzeba, brak czegoś, głód czegoś prowokuje nas do wielu działań, do odkrywania, do twórczości. Także z tym głodem to jest ciekawa sprawa. A proszę powiedzieć. Nie wspomniałem jeszcze o głodzie seksualnym. I tutaj się nam otwiera ogromna sfera erotyczna, w gruncie rzeczy. Gdyby na przykład ta wystawa była, że tak powiem, miała taką inklinację erotyczną, też można by jej dać tytuł Głód, proszę sobie wyobrazić. Także z tym głodem to naprawdę jest niezła zabawa. No faktycznie, proszę pana, pan trafił w sedno największych potrzeb ludzkich. No faktycznie, każda osoba na świecie spotyka się z tym określeniem głód. Jest to bardzo bliskie określenie tutaj dla nas wszystkie. A proszę powiedzieć, ile pan prac prezentuje? Przepraszam, nie chciałbym tego pojęcia trywializować, bo przecież nikt tu nie sugeruje, że chciałbym je rozmyć. Istnieje prawdziwy, jednoznaczny, straszny głód, który uśmierca ludzi. Jest to gigantyczny problem nas wszystkich. I też tu są takie akcenty na tej wystawie. No właśnie, zanim powrócimy ponownie do samej tematyki wystawy, proszę powiedzieć, ile pan prac prezentuje podczas właśnie tej obecnej wystawy? Tutaj jest chyba 23 obrazy na swobodną prezentację. Takiej ilości ta galeria pozwala. Są to bardzo różne obrazy i wiele z nich prezentuje, ma za sobą cykl. Znaczy, mamy przedstawiciela w postaci jednego obrazu tutaj, ale za nim może stać kilka obrazów o
podobnym kierunku zainteresowań, czyli stanowiących cykl. Także do pewnego stopnia jest to wizytówka, chociaż podkreślę, do pewnego stopnia, bo można by ją poszerzyć co najmniej trzykrotnie. Kiedy pan padł na pomysł, aby właśnie zająć się tematem głodu? Nie ma co ukrywać, każdy artysta inspiruje się czymś na przykład. Natomiast pan tutaj pokazuje samą tą problematykę, zagadnienie właśnie tego głodu i to na różny sposób. Tak jak pan wspomniał, że każdy ma innego rodzaju potrzeby. Mi głód od razu kojarzy się na przykład z wielkim głodem na Ukrainie, z czasami stalinowskimi i zapewne pan też o tym myślał. No oczywiście, na przykład tutaj, gdyby panowie pokazali obraz pod właśnie takim tytułem, tylko jeden obraz tutaj nosi głód, to myślę sobie, że ten obraz by szalenie pasował do tego tematu, który pan poruszył. Zwłaszcza, że teraz temat właśnie Ukraina, Rosja to są tematy na czasie, kiedy może za chwilę rozpocząć się wojna albo i nie, różnie to bywa. A proszę powiedzieć, do kiedy potrwa pana wystawa? Do 16 lutego, o ile wiem. Czy każdy może przyjść, odwiedzić? W jakich godzinach dana galeria jest czynna? Wie pan co, o to trzeba zapytać szefa. Ja nie wiem od której do której. Jeszcze powrócę do pańskich obrazów. Jaką techniką pan wykonuje obrazy? Wszystkie obrazy są wykonane techniką olejną. Olej na płótnie lub na płycie, lub na desce. Kiedy pan zabiera się za tworzenie poszczególnego obrazu, czy wizję obrazu pan już ma w głowie, stworzoną wcześniej, czy wcześniej pan, nie wiem, szuka tych inspiracji? Jak to u pana jest ta praca twórcza? Jak to wygląda? Jedno i drugie podejście jest równie uprawnione. Raz rzeczywiście wizja zaskakuje. Chciałoby się ją utrwalić. Jak zwykle wówczas udaje się to tylko w zaledwie jakimś niewielkim procencie. Nie da się dogonić tego, co jest w głowie za pomocą materii. No i jest druga ścieżka, kiedy zaczyna się malowanie bez zobowiązań. I pierwsze plamy zaczynają sugerować jakiś temat, jakiś problem. To się zaczyna pomału rozwijać. Ta ścieżka jest najbardziej interesująca. To jest właśnie największa przygoda, kiedy temat rodzi się dokładnie w procesie malowania. Odkrywa się go, że tak powiem, w czasie rzeczywistym. Nie występuje jako zadanie, tylko przychodzi w jakby naturalny sposób. Czyli proszę pana, ja tak zrozumiałem, że na przykład, że pan ma większą wizję, większą inspirację, kiedy pan tworzy bez zobowiązań, czyli sam dla siebie, aniżeli kiedy na przykład nad panem wisi jakieś zobowiązanie, że pan musi komuś coś na zlecenie wykonać i pana tutaj goni i czas, i no i inaczej mówiąc, narzucona wizja przez kontrahenta chociażby. Szalenie rzadko realizuję takie z góry narzucone zamówienia. Staram się tego w ogóle nie robić. Maluję szczerze i otwarcie i swobodnie i odważnie wtedy, kiedy nic takiego nade mną nie wisi. I to jest 99% mojej pracy. Każdy z gości podczas dzisiejszego wernisażu miał okazję dostać właśnie taki album pana prac. Proszę powiedzieć, co będziemy mogli właśnie w nim zobaczyć dla naszych widzów telewizji ATV. No jest tutaj 14 obrazów, które są obecne na tej wystawie. No i ten skromny katalog stanowi dokumentację właściwą dla tej wystawy. Aczkolwiek można tutaj również nabyć album, gdzie jest ponad 300 reprodukcji moich obrazów. I na samo zakończenie, jakie ma pan plany zawodowe na rok 2022, który tuż dopiero się zaczął, się zapewne pan jeszcze zobaczymy na wielu innych wystawach w tym roku. Sam pan sformułował zagadkę. To jest nieprzewidywalne. Gdyby to zależało tylko ode mnie,
mógłbym jeszcze coś sensownego powiedzieć, ale to zależy od tak wielu czynników, że nawet ci, którzy obiecują jakiś termin, może się okazać, że nie będą w stanie go dotrzymać. Wszystko zależy od tego, jak się rozwinie sytuacja w kraju. A jeżeli chodzi o obrazy, które tutaj mamy okazję podziwiać, czy one są do nabycia, czy tylko pan je prezentuje na wystawie? Nie, są również do nabycia.